Trójkąt erotyczny to jest marzenie, fantazja wielu osób tak naprawdę, nie ma co kryć. Uważa się, że to jest domena facetów, ale najnowsze badania Daily Telegraph mówią o tym, że faceci różnią się nieznacznie, pod względem fantazji oczywiście, od kobiet, bo 56% facetów o tym marzy i 47%, z tego co dobrze pamiętam, kobiet. Realizuje bardzo sporo. Według tych badań, to były badania internetowe, to 40% internautów zrealizowało te fantazje, marzenia, więc to bardzo dużo. Nie znam wyników, jakie są w rzeczywistości w polskiej populacji, aczkolwiek podejrzewam, że to jest dana troszkę jednak niższa. Z jakich powodów ludzie decydują się na trójkąt? Zwykle to jest taka chęć przełamania rutyny, chęć sprawdzenia się, zobaczenia czegoś nowego, ale czasami taka chęć i poszukiwanie osoby do trójkąta jest takim wyznacznikiem i znakiem tego, że temperatura uczuć w związku po prostu spada. Więc partnerzy zaczynają szukać na zewnątrz. Czasami jest to związane z tym, że po prostu jednemu z partnerów nie jest dobrze pod kątem chociażby seksualnym w tym związku, więc zaczyna szukać innego partnera, żeby w związku, w którym emocjonalnie jest mu dobrze, nadal być, ale seks uprawiać z kimś innym, ewentualnie w trójkącie. Albo czasami jest tak, że po prostu w tym związku temperatura uczuć na tyle wygasa, że partnerzy szukają różnych sposobów do tego, żeby po prostu tą temperaturę podnieść, eksperymentując, bo trójkąt to jest jeden z eksperymentów. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że eksperymenty mogą się udawać lub nie. Tak jest też tutaj. Niektóre trójkąty przechodzą bez większego echa i osoby mają po prostu nowe doświadczenia i bardzo często też badania o tym mówią, że to się kończy na jednym razie, jest to jednorazowy kontakt. Innym razem, i to już bardziej nasza kwestia, chociażby seksuologów, pacjenci zgłaszają się do nas, bo w jakiś sposób ta relacja zaczyna szwankować, czy się po prostu rozpadać. Jeśli już decydujemy się na tego typu trójkąt, tego typu układ, to warto zastanowić się, po co on nam jest, bo też z doświadczenia wiem, że na tego typu układy decydują się nie tylko ludzie młodzi, czy ludzie, którzy są w pełni sprawności seksualnych, ale mam też pary, które po wielu latach udanego małżeństwa, odchowaniu dzieci, stwierdziły, że poszukają czegoś nowego. I w tym momencie nie przewidzieli właśnie tego, że może pojawić się zazdrość. Byli tak pewni siebie i tak pewni swoich uczuć, że stwierdzili, że to jest niemożliwe. Jednak pojawiła się nie tylko zazdrość, ale też emocje, czyli po prostu uczucie do jednej z osób. Przez to ta zazdrość jest czymś naturalnym i ona nas trochę chroni przed tym, żeby chociażby nie zwariować. A więc w momencie, kiedy ona się pojawia, to jest pewnie dla nas jakiś sygnał, że w tym związku dzieje się coś nie tak i że trzeba jakichś zmian, albo pracy, albo po prostu często zakończenia tego związku, któremu w takiej relacji bardzo często jest funkcjonować. Odmowa nie jest łatwa. Tutaj bardzo często wydaje nam się, że to partner będzie proponował partnerce trzecią osobę, czyli w tym przypadku najczęściej kobietę. Czasami jest też drugą stronę, czyli partnerka proponuje facetowi innego faceta. Odmówić jest ciężko. Jeśli darzymy tą osobę uczuciem i chcemy dla niej jak najlepiej, pewnie ciężko jest odmówić, aczkolwiek doświadczenie pokazuje, że warto odmawiać, jeśli to nie jest w zgodzie z nami, bo trójkąty, w których jedna z osób jest nie do końca pewna albo po prostu nie chce, tylko robi wielką przysługę swojemu partnerowi, zwykle kończą się po prostu źle albo i tragicznie, ponieważ w tym kontekście, w momencie, kiedy na przykład partnerka widzi swojego partnera uprawiającego seks z inną kobietą, pojawia się zazdrość, porównywanie siebie z nią, kompleksy i ten związek tak naprawdę często już bardziej biegnie ku końcowi niż się rozwija, ponieważ z tymi uczuciami ciężko walczyć. Ciężko walczyć z takim porównaniem siebie i z takim obrazkiem, który pozostaje na długo w głowie. Więc w momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek wątpliwość, lepiej po prostu starać się odmówić.